Dzień dobry moi drodzy. Jak tam wasze urlopy? Ja właśnie wróciłem z urlopu. Nie było mnie tutaj 2 tygodnie i przyszedłem pochodzić po ogrodzie i stwierdziłem, że mój warzywnik, a właściwie rośliny w warzywniku chyba oszalały. Słuchajcie, urosły tak, że niektórych nawet nie poznałem. Były takie, a są takie. Dlatego dzisiaj zapraszam was na przechadzkę po tym moim małym warzywniku. Zobaczycie, co urosło i jak super wygląda. Na pierwszy ogień pokazuję wam moją fasolę. Na tej specjalnej konstrukcji, o której opowiadałem we wcześniejszym filmie o warzywniku. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat tej konstrukcji, to zapraszam, film macie podlinkowany w opisie. Fasola, słuchajcie, niedużo jej trzeba było, właściwie 3 tygodnie, żeby pokryła w całości tą siatkę. Oczywiście ona się tu rozkrzewia i będzie jeszcze rozrastać, ale zobaczcie, już właściwie tu w całości jest pokryta. Chcę wam się do czegoś przyznać, bo chciałem bardzo, żeby ta fasola była z dwóch stron fajnie na tej naszej konstrukcji, która jest pomiędzy dwoma grządkami. No i tak siałem z moją córką tą fasolę, że posialiśmy tam niską zamiast wysokiej. No i teraz będzie tylko z jednej strony fasola tyczna, a z drugiej strony mamy tą Baroyo, co była w tamtym roku, dwukolorowa. Też się super rozrasta, no ale niestety nie urośnie. Tutaj mam nadzieję, że dobrze, że chociaż z tej strony mi się udało to zrobić, bo z tej strony uważam, że ważniejsze jest, bo światło jest dużo lepsze. Fasolka już zaczyna oczywiście mieć tutaj te swoje stronki. Za chwilę będzie zrywana i mam nadzieję, że będzie bardzo dużo, bo w tym roku mam naprawdę ochotę na fasolę. Jak już jesteśmy przy fasolce szparagowej, to przyprowadziłem was tutaj. Zobaczcie, fasolka fioletowa, jak ona pięknie tutaj wygląda. Super wygląda właśnie na krzaczkach. Ona oczywiście po ugotowaniu robi się zielona, ale zobaczcie. Super pędy, takie buraczkowe. No i te stronki naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zachęcające już nawet do jedzenia. Do oglądania również. Pomidory już, słuchajcie, właściwie dochodzą niektóre. Już pierwsze zostały zerwane. Mam, tak jak opowiadałem we wcześniejszych filmach, tutaj kilka odmian. Są i koktajlowe, są i bawole serce, są i wysokie pokusy i hardfire. Więc kilka tych odmian jest. Zobaczcie, jakie piękne te grona. Jak one się zaczerwienieją, to naprawdę będzie tutaj super moc. Taka sama jak w tych pomidorach jest, nie? Bo pomidory to naprawdę mocarne rośliny, które dają nam bardzo dużo potasu, więc warto, warto dużo jeść. Ja już nie mogę się doczekać, aż zrobimy pierwsze sałatki z tych pomidorów, szczególnie z tych koktajlowych, ale dalej zobaczcie, też są te większe pomidory i na końcu bawole serce, które już tak naprawdę jest naprawdę, naprawdę duże. Zobaczcie też te. Już mamy pierwsze tutaj takie pomarańczowo-czerwone, więc już niedługo sałatki będą szły. W kolejnej skrzyni mam papryki. Zobaczcie, 2 tygodnie i już tak urosły, że naprawdę są niesamowite. Na tych małych krzaczkach tyle papryki. Obawiam się, że zaraz sobie nie poradzi ten krzaczek z tą papryką, ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duża. Tutaj mam jeszcze QB Red i QB Yellow papryczki. One troszeczkę są większe i te krzaczki też są większe, a tutaj mam taką ostrą papryczkę, już nawet gdzieś widać jakieś pierwsze czerwone. Jeden krzaczek, ponieważ u mnie ostra papryka idzie słabo, więc jeden absolutnie nam tarczy. Jeszcze zapomniałem, to już jest 3. koperek siany w tym roku, zobaczcie. Tutaj w tej skrzyni już 2 zostały zebrane, teraz już 3. posiany. No i rośnie. Za chwilę, myślę, że tydzień, dwa i będzie znowu ścięty, bo ja ścinam taki zielony koperek, który później mrożę na zimę, bo lubię mieć taki świeży koperek. Wszystkie rośliny właściwie urosły, ale największa duma jest tutaj. Pamiętacie, jak mówiłem w poprzednim filmie, że ogórki to w ogóle nie chcą rosnąć w tym roku. Jakoś ta zimna wiosna im nie pomaga. No to zobaczcie. 2,5 tygodnia i mamy po prostu ogóry giganty już. Już zbieramy tyle tych ogórków, że właściwie codziennie po 2-3 ogóry z każdego tego, z każdej tej jednej skrzyni są zbierane. Tutaj już, zobaczcie, można zerwać. Piękne,
duże ogórasy prosto do jedzenia, do sałatek. I tak naprawdę ruszyły te ogórki, bo naprawdę nie chciały rosnąć. Rosły tak powolutku, 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 ale jak przyszło ciepło, dostały wody, to zobaczcie, już właściwie cały ten płot tutaj jest pokryty. No i najważniejsze to, że mają takie piękne te ogóry. Tuż obok ogórków mam kolejną roślinę, na którą bardzo, bardzo, bardzo czekam. Bakłażan Madonna. I tak sobie myślałem, wyjeżdżając na urlop, że chyba nie będzie nic z niego, ale zobaczcie, już zawiązane tutaj wszystko, kolejne kwiaty, no i będą bakłażany, więc będzie i co? Co byście z bakłażanów zrobili? Dajcie znać. Ja mam taką ulubioną potrawę, do której można bakłażany dodać, ale czekam na wasze propozycje. Do czego możemy bakłażany dodać? Do jakiej potrawy? Największą zagadką w moim warzywniku jest ta roślina. Mam ją pierwszy raz. W sumie to nie wiem, jak się z nią obchodzić i jak się nią zajmować, no ale rośnie. Czekam na wrzesień, żeby sprawdzić, czy wyrosną jej bulwy. Jest to batat. Pierwszy raz posadziłem bataty. Mówiłem o tym we wcześniejszym odcinku, ale nie wiem, jak się nimi zajmować. Może wy macie jakieś doświadczenie, jak zajmować się batatami, to koniecznie czekam na taką informację w komentarzu. Ostatnio też pytałem was, co zrobić z taką wyrośniętą do granic rozsądku melisą. Wielu z was pisało, co mogę zrobić. Zrobiłem już syrop z melisy, ale tak naprawdę przyciąłem ją, tą górną część, gdzie już zaczynała kwitnąć, przyciąłem, wykorzystałem również do bukietów i zobaczcie, zrobiła mi się taka forma bardziej zwarta, wypuszcza nowe pędziki, jest mniejsza, zajmuje mniej miejsca i można tu swobodnie przejść, więc o to mi przede wszystkim chodziło, a nadal ma listki, które można do wody dodawać i pić sobie taką świeżą wodę właśnie z meliską. Po okresie, w którym trzeba było włożyć bardzo dużo pracy w przygotowaniu właśnie takiego miejsca na warzywnik, zaraz przyjdzie czas na te prawdziwe zbiory. Już ogóry zbieram, pomidory za chwilę będę zbierał, więc może dajcie mi znać, co u was w warzywnikach już jest do zbioru, czym się już delektujecie, czym chcecie się pochwalić, dajcie znać w komentarzu. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, no i włączcie dzwoneczek, będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach, które na kanale pojawiają się dwa razy w tygodniu.